Znajdujemy się w tej chwili na Kurhanach Smoszewskich. Będziemy świadkami otwarcia, odsłonięcia uroczystego, zrekonstruowanego kurhanu, a w zasadzie jego przekroju. Kurhany smoszewskie w liczbie około 120 liczą sobie, przynajmniej większość z nich, około 3500 lat. I będziemy mieli okazję otworzyć i potem podziwiać podczas wycieczek i różnego rodzaju spacerów oraz wycieczek rowerowych. Będziemy mogli sobie zobaczyć, jak to wyglądało, jak nasi praprzodkowie chowali się. Jest mi niezmiernie miło powitać tutaj pracowników Uniwersytetu Adama Mickiewicza, pana prorektora, pana Jacka Witkosia oraz osobę, która była merytorycznie odpowiedzialna za rekonstrukcję tutaj kurhanów, pana profesora Janusza Przebreszuka. Witam również wszystkich Państwa tutaj przybyłych na czele z panią wiceburmistrz, panią Janą Król-Trąbką. Moi drodzy, ja jeszcze raz w imieniu samorządu gminnego, w imieniu pani przewodniczącej Rady Miejskiej w Kotoszynie, pani Zofii Janki, chciałbym bardzo serdecznie wszystkich witać. Nasi goście już byli powitani. Ja pozwolę sobie jeszcze powitać przede wszystkim młodzież i dzieci z naszych szkół, dyrektorów oraz wszystkich osoby, które dzisiaj tutaj przybyły. Znajdujemy się w miejscu niezwykłym, na cmentarzu, proszę Państwa, ale cmentarzu, który ma ponad 3000, może 3500 lat. Jest to coś niezwykłego. Myślę, że o tym będą tutaj nasi goście mówić. To nasze środowisko, nasza gmina wzbogaca się dzisiaj o obiekt, który z jednej strony będzie podnosił walory turystyczne gminy Krotoszyn, a z drugiej strony będzie to doskonałe miejsce do nauczania historii i myślę, że dzisiaj już Państwo dyrektorzy też sobie popatrzą i będą się tutaj odbywać lekcje, bo nic tak nie przemawia jak coś, co można zobaczyć i można dotknąć. Także cieszę się niezmiernie. To przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki współpracy, współdziałaniu Uniwersytetu, Gminy i Nadleśnictwa. W tym momencie jeszcze powitam pana nadleśniczego, zastępcę nadleśniczego, pana Trawińskiego. Witamy. To właśnie to współdziałanie, ta współpraca zaowocowała tym obiektem, że ten obiekt tak szybko, tak sprawnie powstał. Myślę, że możemy się dzisiaj wszyscy z tego współdziałania, z efektów tego współdziałania cieszyć. Zachęcam do zwiedzania tego obiektu, do rozpropagowania, że jest taki obiekt tutaj, ponieważ wiele osób, które tu przychodziły, mówiły, że są pierwszy raz. Niektórzy mówili, że biegają tutaj po tych lasach, ale nigdy tutaj nie dobiegli. Nie wiem, gdzie oni są, ci co mówili, ale są tutaj wśród nas. Także jest okazja dzisiaj to, proszę Państwa, zobaczyć, przekazać się swoim znajomym, że takie skarby historii znajdują się tutaj niedaleko, niedaleko Krotoszynia. Także ja dziękuję, to tyle tytułem wstępu. Fachowcy już powiedzą więcej, dlatego się już tutaj do tych rzeczy nie ustosunkowałem. Proszę bardzo, panie rektorze. Drodzy Państwo, przy okazji takich jak ta dzisiejsza, mówi się dużo o Uniwersytecie i mówi się dużo o jego pracownikach, o badaniach, jakie prowadzi nasza uczelnia. Ja chcę powiedzieć, że nasza uczelnia jest zaangażowana w badania, jak i w dydaktykę oraz w taką dobrą współpracę z otoczeniem. I w związku z faktem, że w dniu dzisiejszym mówimy nie tylko o rezultacie pracy badawczej, głównie pana profesora Janusza Czebryszuka z Instytutu Prahistorii naszego Wydziału Historycznego, ale też mówimy o zaangażowaniu uczelni w interakcję ze środowiskiem, ponieważ mamy to wielkie szczęście, że ten obiekt jest ulokowany w Wielkopolsce, czyli generalnie w naszym mateczniku, w miejscu, z którego Uniwersytet rekrutuje gro swoich studentów. Możemy zatem powiedzieć, że z tych dwóch powodów powinniśmy się bardzo, bardzo w dniu dzisiejszym cieszyć i radować. Mamy dobre odkrycie naukowe, bardzo ciekawe, które tak zresztą jak pan burmistrz zauważył, wskazuje na fakt, że rzeczy ciekawe z punktu widzenia historii, tej nowszej i dalszej, znajdują się tuż za rogiem, tuż obok nas. Nie tylko w Polsce, ale w państwa najbliższym otoczeniu, najbliższym sąsiedztwie, w lesie, w którym rekreacyjnie przebywacie pewno kilka razy w roku. To pokazuje na fakt, że nauka generalnie koncentruje się na odkrywaniu, nie tylko na wymyślaniu, ale też na odkrywaniu. Rzeczy, które są, musimy się nauczyć patrzeć i szukać, żeby je znaleźć.
A żeby je znaleźć, to drodzy Państwo, nie wiem, czy sobie wyobrażacie, koleżanki i koledzy z Wydziału Historycznego, tej jego części, która się zajmuje archeologią, nabywają bardzo drogi sprzęt, na przykład drony, po to, żeby móc oglądać z powietrza duże płaszczyzny, żeby stwierdzić, czy tak naprawdę z punktu widzenia archeologa jest szansa, żeby tam coś ciekawego znaleźć, bo oczywiście prowadzenie prac wykopaliskowych, o czym no, pan profesor mógłby bardzo długo opowiadać, to jest zwykle finalny, dopiero finalny etap takich wielkoczęściowych prac rozpoznawczych, które służą temu, żeby móc gdzieś się skoncentrować, bo w innym razie można by bardzo wiele razy rozpoczynać wykopaliska bez jakichkolwiek rezultatów praktycznych. Tutaj się udało. Tutaj za nami jest teraz Kurhan, cmentarzysko sprzed powiedzmy 3-3,5 tysiąca lat. Już wtedy te tereny były zamieszkałe. Pewno pan profesor mógłby nam powiedzieć wiele na temat tego, czy ci, którzy tu mieszkali i których kości za nami bieleją, to już są Wielkopolanie, pewno nie, ale mieszkali już tu przed nami, tak? My jesteśmy po nich, uwaga, miejmy nadzieję, po nas będą kolejni. Cieszymy się wszyscy z tego znaleziska, ale też z tego, że to nie jest tylko obiekt naukowy. Udało się dzięki umowie podpisanej z gminą miastem Krotoszyn, dzięki dobrej współpracy, udało się z tego zrobić też coś, co Państwu, czy takiemu zwykłemu zjadaczowi chleba z okolicy, mieszkańcowi Krotoszyna, pozwoli pokazać, czym jest ta współczesna archeologia i do czego może prowadzić. Możemy przyjść. Panie rektorze, no, panie nadleśniczy, wszyscy drodzy przyjaciele, którzy tutaj tak w tak licznej grupie pojawiliście się w tym miejscu. Po tych wspaniałych przemówieniach, które nakreśliły kontekst tego znaleziska, jakim jest Smoszew ze swoimi kurhanami, chciałbym powiedzieć kilka słów dotyczących stricte archeologii, może na początek. Czy jest to miejsce dla nas, archeologów, znane już od kilku pokoleń? Nasz ojciec założyciel, profesor Józef Kostrzewski, tuż po I wojnie światowej rozpoczął tutaj badania wykopaliskowe. Więc dla nas ono nie jest zaskoczeniem. Natomiast w tym momencie zaczynamy jakąś nową erę życia tego miejsca, polegającą na tym, że poza wąskim gronem specjalistów staje się to miejsce, które może odwiedzić każdy i w którym może zatrzymać się i dokonać jakiejś refleksji głębszej na temat przemijania czasu. Jesteśmy akurat w takim okresie, który skłania do tego. I to jest dla nas taki istotny element archeologów, pokazujący, jak dla człowieka pradziejowego, jaką wielką rolę odgrywało zabezpieczanie wieczności. Bo to jest coś w tym rodzaju, takie cmentarzysko. Wiele wysiłku, zobaczcie Państwo, na rekonstrukcję kurhanu. W tym kurhanie był pochowany jeden człowiek, więc musiało to tych ludzi, którzy, których było wiele mniej.